Kochani, jadę ci na Wigilię, wczoraj, do rodziny, z samochodem. Kawałek drogi, wiadomo, że człowiek wyjechał. Przejeżdża koło Orlenu, no i wtedy na światłach obok stoi samochodzik, a w środku babeczka wylaszczona, przygotowana do Wigilii. Kółka takie duże w uszach, w jednym duże, w drugim duże ucho, a w ręku hot dog. Hot dog, z którego ocieka czerwony smar, czyli prawdopodobnie ten ketchup. I ona się wgryza z takim apetytem w hot doga. Patrzę na zegarek. No, za 10 minut powinna być pierwsza gwiazdka się pojawić na niebie, albo i nawet dwie. Myślę sobie, ciekawe, jak to jest, że ludzie przed Wigilią potrzebują zjeść hot doga. I nagle do mnie dotarło. Przecież to jest oczywiste, jeżeli ktoś jest uzależniony od czegokolwiek, od jakiegoś specyfiku, na przykład uzależniony od węglowodanów lub od tej chemii w tej kiełbasie, to jeżeli odstawi na godzinę, dwie, trzy węglowodany lub chemię, to zaczyna się źle czuć. Jego organizm przestaje funkcjonować tak jak do tej pory. I dlatego należy nie rezygnować z narkotyków ani na chwilę. Należy cały czas dorzucać do pieca te węglowodany, bo nieszczęście polega nie na tym, że my się źle czujemy, jak nie jemy. Nieszczęście polega na tym, że my się zaczynamy źle czuć, jak przestajemy przyjmować to, co jest narkotykiem. I wtedy organizm domaga się o nową porcję. I dlatego, kochani, ja już wam kiedyś tłumaczyłem, dawno wam tłumaczyłem, jak sobie przypomnijcie, że przypomnijcie sobie, że jak ktoś jest uzależniony od kokainy i od bułeczki pszennej, to jak jest na głodzie i mu się poda kokainę i bułeczkę pszenną, to wpierw zje bułeczkę, a dopiero sięgnie po kokainę, ryzykując nawet, że mu ktoś kokainę zabierze. I dlatego informuję was, że ważne jest, żeby się dobrze czuć. I dlatego, żebyście się dobrze czuli, to nie ryzykujcie. Nie ryzykujcie i nie rezygnujcie. Kochani, współczesna technologia, współczesna chemia zapewni wam w przyszłym roku jeszcze pyszniejsze produkty. Poczekać parę dni i od nowego roku, mówię wam, od nowego roku Big Maca z hot dogiem w jedną rękę. Hot dog po drugą rękę. Big Maca. Szczęśliwego nowego roku i aby ten rok był dla was smaczny i aby wasze kubeczki smakowe dostały to, co sobie życzą i wasze komórki, szare komórki mózgowe tego nie musiały myśleć.